Dzień dobry, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Plague Tale na tym kanale. Kurde bele, czymże byłby odcinek bez porannej kawy, którą piję już od ostatniego odcinka, bo nagrywam pod rząd. Ciągnąłem się jak jasna cholera, jeszcze śniadanie nie jadłem, jest godzina 14, ja nagrywam trzeci odcinek pod rząd. Co? Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, bardzo ważna sprawa. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Mega, mega to zwiększa zasięgi. Od jakiegoś czasu to obserwuję. I mimo, że kanał dalej nie osiąga jakichś większych sukcesów, nie wiadomo czego, to mam nadzieję, że niedługo się to zmieni. A to właśnie dzięki wam. Dobra, koniec tego pierdolenia, zaczynamy grać. Dobra, te jesteśmy w naszej gierce. Halo, czy... Tak. Sprawdzałem, czy kamera mi się nie przykrzywia. Czy my tutaj zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić? Kurde bele, zapis był, ale nie w tym miejscu. Dobra. Nie wiem, czy to coś zmienia w naszej rozgrywce, ale przeklikajmy to. Wydaje mi się, że to nic nie zmienia. Ale tu był Episan Guiz, kurwa. Do tego. Do zebrania, więc. Dobra, zobaczymy się po prostu za chwilę. Dobra, jesteśmy. Ty! Rodrik, a ty tam kurwa cały dzień będziesz sterczał? Tutaj może powinniśmy do niego iść na chwilę. Ty, bo on mi jest potrzebny chyba. Ty, Rodrik! Halo! Rodrik, kurwa! Mordo! Ty! Rodrik się zbagował! Halo, Rodrik! Chodź z nami! Mordo! Ej, on się zbugował. Tak mi się wydaje. On nie chce za mną iść, dlatego że jak on gadał, to to ja sobie w pizdu poszedłem. Olałem go w chuj. Są za daleko, żeby w nich rzucać kamieniami, prawda? No właśnie. Ty Rodrik, mordo. Czy jak ja tutaj... Le chariot! Rodrik! Si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Czy on do mnie idzie? Hé! Eh? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui dis. Rodrik, laisse-moi t'aider! Tu veux aider? Surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Rodrik! T'en fais pas pour moi, petit! Czy ja jestem w stanie do nich szczylać? Okej, okay. Może lepiej kurwa, nie? Des soldats devant nous! Amicia! Ils sont pour toi! Zamknij mord, wypierdany pajacu! Dobra, trzeba kurde postarać się, żeby Rodrik też przeżył! Wykurwiaj! A nie, to następni biegną, dobra, to bez sensu. Jak następni biegną na ich miejsce. Amicia, ils sont derrière. Salon, bande de salon. Stop, moment, kurwa. Ej, ja pierdolę. Mordo, ty skąd się... Nie! Skąd ty wybiegłeś? Halo! Dobra, ustalmy, że tego po prostu nie było. Dobra, szybko! Tam były kamienie.
mourir. Non, non. C'est quoi, juste... Viens. Viens à l'abri. Dobra, nie. Kurwa, w końcu, ja pierdolę, ile można. Nie, vite. Oh mon dieu, Rodrigue. Ça va un peu mieux. Rodrigue. Non. Dobra. No w końcu, kurwa, za trzecim razem. Trzy podejścia do tego miałem, czajcie bazę? Ja powiedziałam, puszę jakiś urywek. Jak umieram. Ale no niech będzie. I daj tu na dół teraz, kurwa, i go zgniata. Te co ze strzału. Jebany, niezniszczalny. Poświęcił się. Mordeczki, to normalnie tego się nie podnosi ręcznie, no to jest mechanizm, który pewnie jest gdzieś obok. Ten co se umarł. Halo mordo, bądź jesteś moim taranem, moim zabójcą. Nie możesz umrzeć. Jaką minę ma Jezus Maria, co za zło. Jeżebym grał to solo i się bardziej wczuwał, no to byłoby mi przykro, byłoby mi smutno, a tak to trochę na odwal się to biorę. Lucas! Teraz ty przejmiesz rolę Rodriga. Artur i Rodryk nie żyją. I coś mi się wydaje, że wszyscy nasi znajomi umrą. On doit d'abord rester en vie et grouper. C'est pour ça que Rodrigue et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Elle a raison, Mélie. Rodrigue. Co, idziemy po prostu przez szczury, tak? Il se repose maintenant. J'en peux plus, Sera. Dégagez de là. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Wow, la... Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Nice. Mélie, on peut rien faire sans ton corps. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord, marché conclu. Dobra, w końcu, kurwa. To mamy. Tu zbieramy wszystko, szlupiemy po wszystkich zakamarkach. Na pewno coś jest. Na pewno jest dużo pyszności do ulepszania. To nam się nie przyda, chyba że zrobimy tak i zaraz to podniosę. Jak będę się wracał, tylko sprawdzę najpierw co jest tutaj. Nie przejdę, bez sensu. Tu mamy znowu ten. Znowu mamy co? Jajco, kurwa. To jest coś możemy ulepszyć. Tylko pytanie jest do punktów, czy mamy czym. Kamienież. O kurwa. Nie! Co tam się stało na koniec? Ale ja się pytam, co tam się wydarzyło? Dobra, trzeba to zrobić mądrzej. Elle a vraiment une sale gueule. Tenez-vous prêt. Nie. Nope. Allez.
Dobra. Ja bym przyszedł tędy. Tu jest dużo szczurów i oni są bardziej w odosobnieniu. Nie! Dobra. Tak jakby mamy chyba sprawę załatwioną. Est-ce que tout va bien? Ça va. Merci. Jeżeli o nią chodzi. Czy oni mogą mnie z tak daleka strzelić? Chyba nie. Wygląda na to, że nie. To dobrze. Najprościej by było, tak szczerze, przejść tędy, zrobić przejście szczurom no, najlepiej by było najtańszym kosztem próbujemy to zrobić. Dobra. Kurwo jebana, no. Za długo to trwa. Nie można tego w ten sposób zrobić. Znaczy można, ale to długo trwa. Jest niemiarodajne. Dobra, to jest bez sensu. Teraz jesteście za daleko, żeby cokolwiek mi zrobić. Teraz tak. Ja bym to okrążył całość. Podszedł do was z tamtej strony. Oni nie wiedzą, co się dzieje tutaj, nie? Dalej. To jest najlepsze miejsce na robienie ich w balona. Zróbmy to tak, że... Ten nas zobaczył, dobra. Został jeden z pochodnią, którego w tym momencie tłuczemy. Wszystko jest cacy. Ci nas widzą, ale tak średnio mogą do nas strzelać. Szczerze? Najlepiej by było zrobić tak. Dobra, ten tutaj się na nas sadzi. Elo! To jest najmniejszy koszt, tak mi się wydaje. Pewnie, może i można było to lepiej zrobić. Nie wiem, czy, ale wydaje mi się, że jest git. Ja jestem zadowolony w każdym razie z obrotu spraw. Tutaj wszystko zbieramy oczywiście.
tutaj jeszcze był alkohol jakiś. Halo, stop, stop, telefon dzwoni. No, jestem z powrotem, kurde bele, dzwonią do mnie. Zapomniałem radę opłacić. Chuj tam. Opłacę później, niech będzie. To? Zbieramy alkohol. Czy coś jeszcze tu było interesującego? Saletra, nie, siarka była do zebrania. I czy ja mogę teraz coś ulepszyć? Dalej nie, a szkoda. Wolałbym coś ulepszyć niż mieć nadmiar materiałów. Ale jeszcze może tą pozbieram i dopiero wtedy sprawdzę. Kamienie, no nie. Kamieniami niestety nic nie ulepszę. Dobra, ostatni raz po tej saletrze. No, nie sprawdziłem, ile mi czego brakuje. Sprawdźmy teraz, czy mogę coś ulepszyć. Nie, więc ciśniemy w drugą stronę. Najgorsze jest w tym momencie to, że mam strasznie materiał do pocięcia i ja nie wiem, ile nagrywać, żeby rzeczywiście było tak nagrane. Alicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Dobra, Tej, a możemy... On va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Mogę zeskoczyć czy coś? Oho. Czy jakiś boss fight? Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Nie! Jak to? Halo! Dobra, czy ja mogę najpierw zgasić tamto? Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Kurwa, ej, co ja mam tu zrobić tak szczerze? Za beczkami się schować? To zda egzamin? Tej szczerze to nawet nie wiem. Co ja mam tu kurwa zrobić? Gdzie mam tu się skitrać? Może tak, na pewno za beczkami. Dobra, nieważne. I nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que tes enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Dobra, jesteśmy skitrani za beczkami. Il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Dobra, najpierw ucznicę. Dobra. Co jest? No kurwa, ukryłem się za beczką. Halo. Co jest pięć? No co? Ja się pytam, co to ma być? Poczekajmy, aż wszystkie szczury wyjdą, może? Nie wiem. Wow! Udało się to zrobić na raz. Jakimś cudem. No tak, bo ja po prostu miałem za mało szczurów. Dobra. Ja po prostu miałem za mało szczurów. Cała filozofia. No nie, ja chciałem tam pozbierać tu episanduguis. Jest. Leży pod nogami. No nie, tam miałem do zbierania. Aidez-moi. Plus personne ne peut entrer.
I co ja mam teraz, kurde, począć, Belle? Ech, dobra, wiemy. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel. Co tam się odganie Pawła? Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. On nie ma tej tych żył czarnych już. Czy mi się wydaje? Zabij Vitalisa. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Bien, bien. Ja po prostu mam tam iść, tak? Myślałem, że będę musiał robić jakieś kurde, nie wiem. Niszczyć te płomienie na suficie, to by się przydało, żeby to pogasić. No bo on wystarczy, że to spuści na ziemię. Ferme-la, le vieux! On est plus buté, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Totalnie. On zaraz spuści te płomienie. Te lampiony. Jeune fille, j'ai encore des choses à enseigner au porteur, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Jest okay. Merci pour votre candeur. Wiedziałem. Les entendez-vous? Les anges. To są jego szczury. Nie przeszkadzaj mi światło. Reste là. Non, je peux t'aider. Je peux. C'est notre sang, Milly. D'accord. Achève-le. Walka na szczury. Rassemblez-vous et avancez! Vous êtes venus me défier! Qu'est-ce que... Il les regroupe! Bénévent! La lumière les arrête pas! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! Czaj, czaj, to wydaje mi się, że to jest luzik w tym momencie. Oui! Bravo, Hugo! A, czyli nie muszę tego rozwalać, okej. Okay. Znaczy kamieniami nie muszę rozwalać. Dobra, to podnieśmy. Typ Imperium mogę niszczyć. Nie! Nie! Nie zdążyłem. Czemu ona kamienie zaczęła rzucać? I chciałem właśnie szczurami. Dobra. Kierujemy szczura. A, już wiem dlaczego. Okej, chyba jednak to muszę gasić ręcznie. Vous êtes venu me défier. Dobra, walczymy na szczury. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Dobra, Imperium. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre lignée. Laissez-les! Ce sont des enfants! Dobra. Ce sont les reliques de l'enfant. Szybko to. Dobra. Trzeba to z zarodku rozwalać. Le vieux monde doit mourir pour que naisse le nouveau. To zrobię z nim. Voilà. Vous savez rien du najlepiej tout. Kilka. La matulale, c'est tout de vous. Elle joue avec vous. Écoutez. Dobra. La matula voyage dans votre sang. Nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Nie! Nie! Nie, kurwa! No nie! Halo! Imperium, bo idą szczury.
Dobra. To są les reliques de l'ancien monde. Przesuńmy granicę. Okej. Okay. Trzeba ostrożnie, ostrożnie. Wcześniej za bardzo przeszarżowałem. Już idą następne, a my ich pozbawimy źródła światła. Zrzuca następne. Nic nie szkodzi. Dobra, nic się nie dzieje. Dobra, są następne szczury. Rozwalamy te następne ogniska. Czy za blisko jestem? Dobra. Kurwa, niebezpieczne. Kurwa, to nic nie daje. Co ja muszę zrobić? Teraz? Kurwa! One mi zasłaniają. Dobra. Teraz udało się, kozak. Dobra, mamy to. Dobra, dobra, dobra. Pełne skupienie, full focus. Czy tu było coś jeszcze do zebrania? Chyba nie. My go rozwalimy w tym odcinku, coś tak czuję. Koniec gry będzie w tym odcinku, tak mi się wydaje. To ulepszmy, żeby to zebrać i to zebrać. Nie! Dobra. Jezus Maria, hamulce cholerne. Dobra, mamy tutaj temacik do ogarnięcia. Szczury na szczury, ciśniemy. Czy on dalej może robić te? Wiry szczurów? Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. O, chyba nie musiał. Ruda! Ruda nam pomogła, kozak. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Co? Le don de soi. Co on odwala teraz? Amicia! Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs. Qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec Hugo. Courez. Redevenez un. Co tu się dzieje? Ten co zrobił wieżę ze szczurów. Le sabatron sur la vieille chaise. Co ja mam tu zrobić? A toi, Hugo. Tout à vous. Mes anges, revenez! Revenez à moi! I co, i teraz kamulcem? Co tu się dzieje? Venez nourrir le premier sang dans la certitude et la paix. Dobra. Nic strasznego. Co on robi teraz? Sortez! Il tremble! En renaissance! Vous n'êtes pas chez vous! Nie, 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 nie. Revenez vers votre main. Dawaj, mordo. Dawaj teraz. Non, ne me laissez pas. J'ai besoin de vous.
I w łeb kamulcem. La maquinaire, elle prie dans son sang. C'est ton dernier affront. J'ai sacrifié. Pour devenir le creuset où tout s'unit. Dobra, dobra. Nie! Kurwa! Co za gówno! Ej, trudne to! W sensie... On za szybko, kurde, ten... To zaczął opuszczać. Dobra. Kurwa, ciśnij. Ciśnij teraz. Kurwiały mi to ognisko niemiłosiernie. Ale, dobra, nic, nieważne. Kamulec? Szybko! Dobra. Jak śmiesz! Więcej zmiar! Nie zniosę! Dobra. Dobra, dobra, dobra! Mamy to. Dobra, dobra, spierdalamy. Dobra, mamy to. Szybko gasimy płomień. Teraz tak. To już? Nie. Fuck. Szybko trzeba zgasić. Szybko dawaj szczury. Nasze są szybsze. I jazda! Wygraliśmy? No to wychodzi. Dobrze, dobrze. Jazda z nim. Hugo! Calme-toi. C'est fini. Czy on to wykorzystał, fakt, że tamci ludzie jakby się go słuchali, więc karmił i szczury krwią ludzi, którzy się go słuchali? Karmił szczury krwią, którzy się go słuchali, dlatego szczury się słuchały jego? Dlaczego on się uśmiechnął? Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu w chuj nie pasuje. To jest gra, koniec gry! Wow! Ogólnie podobało mi się. Nie wiem jak wam, ale gierka dobra, bardzo mi się podobała. Pewnie powinienem coś powiedzieć. Chuja tam kurwa gówno powiem. Bo widać kurde jak się bawiłem w trakcie gry. Szczerze, bardziej by mi się podeszła. Na pewno gdybym ogrywał ją solo. Podczas nagrywania nie do końca mogłem się zawsze skupić. Ja jak gram tak zwykle w grę, normalnie solo, to tak wsiąkam w nią cały, że ja bym pewnie ją przeszedł max w tydzień. I w takim wolnym czasie, nie? Którego nigdy nie miałem jakoś ekstremalnie długo, ale no trudno, no, nagrywałem ją, też było fajnie, podobało mi się, bardzo chciałem ją właśnie nagrać. Tyle. Mega ciekawe zwroty akcji były. Podobała mi się fabuła, te kurde rozkminki. Jestem kurde teraz ciekaw. Wszyscy za jednego. Co to jakiś dodatkowy ten? Co tu będzie teraz? Coś będzie jeszcze? Rozdział 17. Wszyscy za jednego. Ej, to jest ciekawe, co tu się niby dzieje teraz. Ja w ogóle nie ulepszyłem. Mega dużo sznupałem wszędzie. Nie ulepszyłem wszystkiego. Allez, on y va. Nie ulepszyłem całkiem kurde naszej bohaterki, naszej kuszy. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Dlaczego opuścić ten region?
Alors, tu as pu retourner chez toi ? Oui, le nid est toujours là. Mais il est vide. J'arrive pas à croire que... Oh, Amicia ! Regarde ! C'est ta chance au tir ? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia ? Ça ajoute ça à mes plans de sang. Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête ? Prête. Ah, vai, morto. Allez, Amicia ! Oui ! Taka ciekawa, ciekawa rzecz. A gdzie jest zasadni strzał? A, tam. Vous savez y faire, hein? Wygrywasz jabłko. Kozak. La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Trzeci dzień bez szkół. Petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un. Une foire. Une vraie foire. J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire. Hugo. Mais on reste pas longtemps. Ty, Hugo, poczekaj, mordko. Regardez. Le petit. Oh, non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi ? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Ça ? Eh, il y a un problème ? Le problème, c'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Ça ? Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez ? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais... Coś tu jeszcze się odwali. Chyba to jednak nie koniec gry. Kurde, najgorsze jest to, że nie wiem ile to będzie trwało. I ile będzie trwał odcinek. Eh, Hugo, quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2, 3. No dobra, sprintujemy. Je suis juste derrière toi. Tu peux pas me battre. D'accord, d'accord, t'as gagné. Nice, a ja tak miałem w planach dać mu wygrać. On est là, Lucas. Co teraz się zadzieje? Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Mamuśka? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Coś się zadzieje jeszcze. Kurwa, nie wiem co. Ja już podsumowałem grę, kurde, że mi się podobała i w ogóle, a tu jeszcze coś się dzieje jednak. Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Eh, Hugo? Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Est-ce que t'es vilaine? Jesteś paskudna. Szmato. Tu ressembles nie. À une grosse mouche. Wielka tusta, co? Mucha? Oh, cela mérite châtiment. Lucas! Allez! La mouche m'attaque. Ciekawe. No ale to jest, to zakończenie bardziej mi się podoba niż tamto. Tamto jakby czegoś brakowało, na sam koniec walki, spojrzenia, koniec. A tutaj jakieś kurde zamknięcie historii jest chociaż. Odjeżdżają, wsiną dal. Jakaś melodyjka w tle nucona była. A, no tak, bo przecież jest druga część, ja zapomniałem, że wyszła w tamtym roku. Nowa część, druga. Musi być jakiś kurde ten continuation. I oni do statku. Oni
wypływają w morze. Tak wychodzi. Ciekawe, co jest w drugiej części. Zobaczymy. Moc Zausów dla wszystkich noworodków. Co? Dobra, tej, pomińmy to. Tak szczerze. Tak szczerze, to pomińmy. I co, już koniec, tak? Menu mi się pokaże. Tak, menu. Dobra, tej. Kurde. Jeszcze nie wiem, co na następną serię wybrać. Na razie będzie Isaac i Brotato. I tyle. Zobaczymy. Może wybiorę jakąś gierkę. Nie pamiętam. Coś miałem chyba jeszcze do ogrania ciekawego. Na razie Brotato i ten. I co? I Isaac na pewno będą wjeżdżały w dalszym ciągu. Już mam nawet kilka odcinków nagranych. Wczoraj nagrywałem coś tam jeszcze na zapas, tak? I może w końcu, kurde, obrobię odcinki z tego, zrobię odcinki z Arka. No, przydałoby się. I co? I to tyle. Na tą chwilę się z wami żegnam. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy podobała wam się w ogóle seria, gierka. Mi się gierka w chuj podobała, tak szczerze, mega, mega, mega fajne doświadczenie. Lubię te, z taką... Lubię gierki z fajną fabułą, o, może w tą stronę. Nie było to jakieś mega trudne, tak musiałem tylko kwestia tego, żeby się dobrze skupić, a no, podczas gadania nie jest to jakieś ekstremalnie łatwe często. Dobra, kurwa, za długo to trwa, pierdolę, 55 minut trwa nagranie, jestem ciekawy, ile po pocięciu będzie to trwało. Dosyć tego pitolenia, zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, w pozytywny komentarz, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej materiałów ode mnie. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, elo.